Nie gnieć w łóżkach. Jak palisz, jak palisz? Skaranie Boże z tym tłumokiem. Do krów, nie do pańskich świeców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą stać, to pościągaj kołdry. Cóż, panny wstają? Pościągałam kołdry, panna Hysia kopnęła mnie w brzucho. Wielka afera, zagoi się do wesela. Proszę wielmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę wielmożnej pani. I o wszystkim myśleć muszę, niedługo przez was to zejdę do grobu. Proszę wielmożnej pani, ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Pójdę sobie. Ani mi się waż. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć, a to mi się podoba. Ja dam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już jej się w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na panę służącą się śpieszy, co? Proszę wielmożnej pani, to przez panicza. A. Tak, ja nie chcę, bo to... Znowu? Ciągle, a to tak, a ja przecież. No dobrze, ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, to na nic. Przecież wielmożna pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówi, żeby odejść. Czy ty u księdza służysz, czy u mnie? Ale ja księdza muszę się słuchać. Idź po mleko i po bułki. Idę, proszę wielmożnej pani. Felicjanie, Felicjanie, wstawaj. Spóźnij się do biura. Hesia, Mela, spóźnijcie się na pensję. Mamunciu, tak zimno, troszkę ciepłej wody. Jeszcze czego, hartujcie się. Felicjan, wstajesz? Wiesz, ten błazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. Co, nic nie mówisz? Naturalnie. Ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko od jabłoni. Ale jak będą dłużki małe, nie zapłacę. Proszę wielmożnej pani, staruś przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia, Mela, Felicjan, a to śpiąca familia. No, no, z torbami poszlibyśmy. Żeby nie ja. Dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? Deszcz leje. Chodź, chodź. Nie ma jej? Nie ma. Słyszysz przecież, jak myję głowę stróżowi. Halo? Jak miło ogrzać się trochę. No, nie pchaj się. Ja także. Czekaj, poprawię. A teraz daj grzebień, to cię uczeszę. Daj spokój. Jak zobaczy, będzie krzyk. Niech krzyczy. Ja się nie boję. Ale ja się boję. To tak nieprzyjemnie, jak ktoś głośno krzyczy. Bo ty jesteś sentymentalna. Ty się wdałaś w ojca. Lelum po lelum. Skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. Już ja wiem. Zresztą masz jego nos. To dziwne. Co? Im, że dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? A ja wiem. Wiesz? Powiedz. Nie ma głupich. Nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. O, kiedy? Czogaj, jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to niemoralna sztuka. Poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała. Och, Melu. Hesia, ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach. Kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała. No to co? Krzyczałaby. Ona wiecznie krzyczy. A mnie nie powiesz? Nie. Nie chcę cię brać na swe sumienie. Nie gokrz malutkich. No, zgub teraz ze mnie dziewczę z czarną kosą spod wiejskiej strzechy. To nie krzyć się. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na lumpkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij się, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za Hanką. Po co? Bo ty... Co z tobą gadać? No powiedz sama, czy można z tobą gadać? No bo mówisz, że lata. No, lata, czy zaczepia, czy kocha się, czy jak. Och, Hesiu, Zbyszko? No co, nie byłaś na halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Panicz, no i nieszczęsna halka gwałtem tu idzie. Ale to na scenie, potem, co było wtedy, jak takie kontusze nosili. Ale Zbyszko, och, Hesiu. O, Hanka, ja się jej zapytam, zobaczysz, czy ja kłamię. Hesiu, nie pytaj się, ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz. Zresztą mama nie słyszy. Hesiu, mnie czegoś przed Hanką wstyd. No, to się nie będę pytać. Ale ja widziałam wczoraj, jak on ją tu, a tu szczypał. A mówisz, że się w niej kocha. No właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by ją nie szczypał. Wiesz co? Ciebie pod klosz. No. Za co, Hesiu? Pod klosz? Za twoją głupotę. Ach, chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi. Może do parku? Teraz tak ładnie. Głupia jesteś. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tak panowie po nocach chodzą? Skądże, ja?
No, tak jak pan Zbyszko do rana prawie co dzień. A mamusi gdzieś. Pytałam się go, mówił na lumpkę. A kucharka śmiała się także i mówiła, że to do nocnych kawiarni. Ach Boże, kiedy ja się już naprawdę czegoś porządnie dowiem, kiedy ja już będę duża, kiedy nie będzie przede mną tajemnic. A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym. To jakoś tak miło. Ja wolę nie wiedzieć. Tuman. Czego wy tu? Co to? Ubierać się? Hanka, sprzątać? Mela, Gamy, Felicjanie? Zostań jeszcze, już wichyk przeleciał. Felicjanie! Hesiu! Co? Rodzicielka? Przesądy. Hesiu, patrz! Hanka się śmieje! No to co? Niech się śmieje. Cóż to, ja nie mam własnego sądu? Czego się śmiejesz, idiotko? Sprzątaj! Albo czekaj, byłaś kiedy w nocnej kawiarni? Hihihi, panienka też? Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Byłaś głupia. Kucharka była, jak była młoda. Mówi, że tam panowie siedzą, piją likiery i że tam bardzo wesoło. Kucharka mówiła, że tam są młode, ładne panny i że... Cicho, Hesia, jeszcze mama usłyszy. Idź, idź. To nie dlatego, że mama, tylko że ty nie chcesz, żeby ci się w głowie go świetliło. Mówiłam ci, ja wolę nie wiedzieć. Przed chwilą się sama pytałaś. O co? O te dzieci. To co innego. Dlaczego? Bo tamto o dzieciach to ciekawe, a to brzydkie. Wcale nie, to jeszcze ciekawsze. Może być, ale mnie to zaraz potem smutno. O, idzie lump. Gdzie byłeś, gdzie byłeś? Poszło. Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty, powiedz, powiedz, ja nic nie powiem mamie. Poszła. Ładnie się wyrażasz, nie powiesz? A ja wiem, w nocnej kawiarni byłeś, likiery piłeś, ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami. Uuu, jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj, ja też dorosnę, ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery. Po nocnych kawiarniach, jak ty, jak ty. Ładna edukacja, ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole godzinnym, mamciu, mamciu, Zbyszko powrócił. Cicho bądź. Jesteś? Jestem i znikam. Idź się przespać przed biurem. Nie, zostaniesz tu, mam z tobą do pomówienia. A, lecę znów. Wierzę, proszę iść się ubrać. Mela, do gam. Już nie mam czasu. Pięciopalcówki, na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Nie ma tu gdzie czarnej kawy? Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobiety jak należy. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? Ty? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mam ci powiedział, to by mam cię tak skakała. O! Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawić czas i zdrowie. Widzi mam cię, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. Jak więc... ty wyglądasz? Jesteś zielony. To modry kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszki biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Wyżaruj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic. Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem, co mam cię wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. Sama mam cię wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale ja się jej nie kłaniam. Ale pieniążki za czynsz mam cię bierze, od niej, że aż ha. Przepraszam, ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mam cię z nimi robi? Podatki mi płacą. Ha, no a ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żamer. Ja długu płacić nie będę. To już o tym później. Zbyszko, Zbyszko, na tą cię mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach włóczył. Było mnie chować mączką Nestla. Podobno doskonała. No nie martwiłmy się, pani Dulska. Ale co mam cię chcę, żebym ja tu z wami w domu robił? Nikt nie bywa, żyjemy jak ostatnie sopki. Ciężkie czasy, nie ma na przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mam cię? Myśl. To wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie. Więc ja też myśl z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli. Swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni, do... Tak, tak, do... Co mamcia może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl? Nawet takiego jak ja, kołtuna. Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. No wreszcie.
Dzień dobry, ojcu. Dziś pasujesz? A uważaj, żebyś nie zgubił. Na co czekasz? A, cygaro. Zbyszko, daj cygaro ojcu znad pieca. A czy wiesz, o której twój synek do domu wrócił? Zwariować można z tym człowiekiem. Tak go mama wychowała. Nie, to już zanadto. Dobranoc. Idę się zdrzemnąć. A biuro? Nie ucieknie. Zbyszko, przyrzeknij mi, że się poprawisz. Nigdy. Wolę raczej zdać egzamin państwowy. Zetrzyj fortepian, popraw piecu. Czy kucharka ubrana do miasta? Tak, proszę pani. Hanka, jesteś sama? Daj mi spokój. Cóż ci za mucha na nos siadła? Chodź tu, pokaż mordeczkę. Czegoś zła. Jesteś brzydka, jak się nadmiesz. Pewnie. Te panny, co pan od nich wraca, to ładniejsze. A, tędy cię biedli. O to ci chodzi. Nie, o nic nie chodzi. Tylko nie chcę, żeby mnie pan sekował. Jak będziesz dla mnie lepsza, to będę w domu siedział. Ja ta nie potrzebuję. Może se pan iść do tych panów. Albo to prawda. Aż się za mną trzęsiesz. Niech pan idzie, bo jeszcze starsza pani wejdzie. Ale o, pocałuj pana w rękę za to, żeś go rozgniewała. Figa! A ty, szelmo! Zbyszko! Czego? Nie bójcie się, ja nic wam się nie powiem. Na czysto zwariowała. Bo przecież to nie wasza wina. Co? No, Hanka i ty, jeżeli wy... Afe! Mówić o takich rzeczach. Wstydź się. Majtki widać, a taka zepsuta. Ja? Ależ Zbyszko, ja właśnie myślę przeciwnie, ja... Daj mi spokój. Ubiegaj się, Ofelio, żywo. Już chłopcy idą do szkoły. Hesiu, ty nie będziesz tak strzelał oczami na tego wysokiego studenta? Będę go piła, co mi się podoba. Nie za ciebie wstyd. To się wstydź. A spróbuj co powiedzieć przed mamą, to ja zaraz powiem, że ty zamiast spać w nocy, wzdychasz. Mama się będzie za to więcej gniewała, jak za studenta. No wątpię. Ale ja nie. Mama mnie zna i wie, że ja znam granice i że ja się nie zapomnę. Jak ty to rozumiesz? Ja już wiem, co mówię o Leli i o spór godzinnych. Anka, chodź odprowadzić panienki. Idę. Macie parasol? Iść prosto, nie oglądać się. Pamiętać, skromny skarb dziewczęcia. Nie garb się. Wiesz, ciućmo podkręcona. Do widzenia, mamci. Przepraszam, jestem nieubrana. Proszę panią, zaraz wrócę. Ja tylko na chwilkę, niech się pani gospodyni nie krępuje. Tak, tak, wrzucę tylko co na siebie. Dziękuję, tylko parę słów. Dostałam list pani... Pani już zupełnie wyszła ze szpitala? Tak, pozawczoraj mi mama przywiozła. Widzę, że pani zdrowa. O, jeszcze daleko. Och, w domeczku swoim pani wróci szybko do sił. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. Wszakże pani ma męża, stanowisko. Tak, ale proszę pani... Czy to rzeczywiście konieczne, ale ona przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć zimę. Ach, to niemożliwe. Powtarza pani. Niemożliwe. Przecież przy dobrej woli wiem, że pani kazała kartkę na mieszkanie wywiesić, a więc krewni pani się nie wyprowadzają. Ach, niech pani nie zmusza mnie do sprawiania jej przykrości. Czy pani ma mi coś do zarzucenia? A, proszę pani, to już przychodzi granica. A skandal, który pani przez swoją trucie wywołała, a więc o to chodzi? A o cóż innego? Płacili mi państwo czynsz, dzieci i psów nie mieli. Ostatecznie tyle, co granne trzepanie dywanów się rozchodziło. Mogliby państwo mieszkać nadal, aż tu, skoro o tym pomyślę, koc na mnie biją. Pogotowie ratunkowe przed moją kamienicą. Pogotowie, jak przykrzynkiem, gdzie się biją. Ależ, proszę pani, wypadek może zdarzyć się wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała, kiedy przed krawską kamienicą pogotowie? Nie, a potem ta publika w gazetach. 3 razy wymieniano nazwisko Dulskiej. Nazwisko mojej skóry, córek przy takim skandalu. Ależ, proszę pani, chyba zna pani przyczyny i... Wielka afera, że mąż, że pani mąż, no i ta dziewczyna, to swoja rzecz. Ależ to była moja sługa, to szkaractwo. Ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam. Zażyła pani zapałek, taka trywialna trucizna. Ludzie się śmieli i jeszcze jak to się skończyło, cała komedia. Wie pani umarła, no... Sama żałuję. Nie mówię dlatego, że to niby śmierć. To zawsze coś niby, ale tak, no, powiadam pani, śmieję się. Kiedyś jadę tramwajem, przejeżdżamy koło mojej kamienicy, o przystanek trochę dalej, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią: patrz, to ten dom, co się ta zazdrosna żona truła. I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju. Ja pani bardzo przepraszam za te nieprzyjemności. Moja pani, publika została publiką. Ja bardzo to przechorowałam, zresztą. I nie wiedziałam, co ja robię. Byłam wtedy jak szalona.
Pewnie, moja pani. Każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. Tak, to jest tchórzostwo. Tak jest, tchórzostwo. A potem zagłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się. I to dla kogo? Dla mężczyzny. A żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart, ale przez niego iść na potępienie wieczne. Proszę pani, to nie chodzi o mężczyznę, ale o męża. Nie mogłam ci cierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika. Nikt nie wie. Ale ja wiem. Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, ażeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Tak już to jest i żadne nic nie pomoże. Gdyby jednak pan Dulski zapomniał się ze sługą. Felicjan? To niemożliwe. Pani go nie zna. A potem... To już pani rzecz. Ja muszę strzec siebie i swoich od publiki. Pani może znów taką bezbożność popełnić. Bo to podobno takie strzał wraca, więc... Rozumiem. Wyprowadzę się. Chciałam pani jednak powiedzieć, że kazać mi teraz szukać mieszkania to ani dobre, ani uczciwe. Jestem taka osłabiona. Uczciwości mnie pani nie nauczy. Ja wiem, co to uczciwość. Pochodzę z zacnej, białej rodziny i ja publiki nie wywołuję. Nie wątpię. Jednak może się pani nie obawiać. Drugi raz truć się nie będę. Na to trzeba wiele odwagi. Pomimo tego, że pani to nazywa tchórzostwem. A potem trzeba wiele cierpieć. Na to już nie mam sił. I już bym tak nie potrafiła cierpieć raz jeszcze. Zresztą, rozstaję się z mężem. To jest najlepsza gwarancja, że zdrosna już nie będę. Rozstaje się pani z mężem? Bardzo źle pani robi. To nowa publika i nikt z pani racji nie przyzna. Nawet z tej przyczyny nie mogłabym pani dłużej wynajmować mieszkania w mojej kamienicy. Kobiety samotne, to nie tego, no, pani rozumie. Tak, rozumiem. Jednak ta pani z pierwszego piętra, która po nocach wraca. To jest osoba żyjąca z własnych funduszów i zachowująca się nadzwyczaj skromnie. Tam mi jeszcze pogotowia przed dom nie sprowadziła. Tylko gumy i automobile. Stoję zawsze kilka kamienic dalej, a potem zdaje się, iż ja nie mam obowiązku zdawać sprawy z mojego postępowania przed panią. Zapewne zawiodłaby nas to za daleko. Żegnam panią. A proszę tych, co będą oglądać mieszkanie, nie zrażać. Powiem, że jest wilgoć, bo rzeczywiście jest wilgoć. Na to jest sąd, łaskawa pani. Tak mi każe moje sumienie. Żegnam panią. Manio, słyszysz? Będziesz świadkiem. Pani mówi, że... Żegnam panią. A to takie coś, takie... Nie, że się dziecię uspokoi. Jak tak dalej pójdzie, to będę musiała w lecie jechać do Karlsbandu i tam sztrudel pić. Jeszcze cię pojadę. Obejdzie się. O cóż poszło? Zdaje mi się, że ta lokatorka z parteru. Ta, co się truła. Tak, tak, ta sama. Wyszła ze szpitala. Skandal. Przecież po czymś podobnym trzymać ją w kamienicy nie mogę. Sama była świadkiem. Jak ją wynosili, to była prawie naga. Horrendrum. Wymówiłam jej mieszkanie. Tak? A to się dobrze składa. No właśnie podwyższyli. My chętnie to mieszkanie weźmiemy. Obejdzie się. Przecież mogłoby to ciocia zrobić. Dla nas. Jako dla krewnych. Za ciężkie czasy na zbytki. Rozumiem. Ciocia przypuszcza, że nie będziemy płacili. Ja tam nic nie przypuszczam, tylko wiem, że żyjecie nad stan. No, no. Chodzicie do teatru i to na same masowe sztuki. Trudno, przecież... Prenumerujecie pisma. To już ci to daruję, ale... Ja zawsze pożyczę i wystarcza. Nie pożyczę, to świat się nie zawali. Że tam drukowanych bajt nie będę czytała. Przyjmujecie gorącą kolacją. To konieczne. Ha, no jak konieczne, to się nie skarż, że ci nie wystarcza. Nie możemy żyć jak... Jak my? Zobaczymy, jak będziecie śpiewali na starość. Ja i Felicjan mamy inne pod tym względem zasady. Mój mąż nie umie się oszczędzać. Ja także. Skoro miałaś takie usposobienie, trzeba było iść za tego aptekarza z Bubrki. Co się o ciebie starał? Namawiałam cię. Przecież on rok temu umarł na suchotę. Właśnie. Miałabyś kamienicę i byłabyś wdową. O. Nie ma co o. Być zabezpieczony to podstawa życia. A co do męża, można go uchodzić. Pensję zabrać, gdy zapasuje. Do dzień dwie szóstki na kawę do łapy. A cygara samej kupować i suszyć na piecu. Inaczej taki pan może cię zrujnować. Taki terkot, że spać nie można. Tym lepiej. Pójdziesz może do biura? Jak się masz, stara? Jak się masz, pokrako? Bardzo zielone. Cóż, to oświadczasz się dzisiaj? Także, tylko ten stary, no wiesz, radca, nie znów na mnie z dniem okiem patrzał. A tam fury kawałków, fury. Zalegaj, zalegaj. To nie ja zalegam, ale stronę. Darujesz, moja droga, ale będę ścierać kurze, więc muszę oszczędzać szlafroka. Ależ proszę, niech się dziecię nie krępuje.
To mama naprawdę wyrzuca tę, co się otruła? Z kamienicy? A tobie co do tego? Tak słyszałem, piąte w sześćdziesiąte. Byłem zbudowany mamusiłym serduszkiem. Potem ona mi jest bardzo sympatyczna, ta kobieta. Zupełnie wierzę, skandalistka. Zrobiła to z miłości dla męża. To w guście mamy. Miłość małżeńska. Aha, prawda była za tym mężem. Ja tam w tę miłość nie wierzę. Szumi jedwabiami pod spodem. Cóż to dowodzi? To, że nie jest uczciwa kobieta. Dla męża, mój panie, kobieta nie potrzebuje pod spodem stroić. A takie, co szumią, to... Siedźże spokojnie, bo i ty szumisz. A zresztą, co do tej sparteru, to ja ręczę, że uczciwa. A ty skąd wiesz? Bo się do niej brał i dostałem po nosie. Mógłbyś też zostawić choćby lokatorki w spokoju. Usuń się, jak długo będziesz sterczał tu pod piecem. Gdy patrzę na ciebie, to chwilami wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem. No jeśli mama ma wątpliwości? Powiadam ci, nie miej nigdy dzieci. O, my się nie staramy o to. Nie, ty jesteś wyrodek, ty nie jesteś moim synem. Jestem, mamciu, jestem niestety i to właśnie cała moja tragedia. Słyszałaś? Mówi niestety. Spodziewam się, być dulskim to katastrofa. Doprawdy, Zbyszko, zanadto sobie pozwalasz. Daj ty mi spokój. Żadnej moralności, żadnych zasad. Żadnego płaszczyka teoretycznego, jak mamcio. To się na tym skończy, że jeszcze do socjalistów przystanie. Za głupi jestem na to. Na socjalistę nie trzeba zdawać egzaminu. Właśnie, że trzeba. Przed kim? Przed swym sumieniem i własną duszą, słodki aniele. Na socjalistę nie trzeba mieć przede wszystkim Boga w sercu. Jest. Dawno nie było mowy o Bogu w tym domu. Proszę, wielmożnej pani parasol. Postaw przed pokoju, a potem idź. Zamieść przed pokój. Czy kucharka wróciła? Już. Ja tylko na chwileczkę. Rzeczywiście. Dziecię ma rację. Mógłbyś się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja lumpowałem się za domem, a ty w domu. Jesteś niemożliwy. Jak kiedy? Cóż tak patrzysz za Hanką? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż to, nie kobieta? Zaręczę ci, że nawet bardzo. Wiesz już coś o tym? Co ci do tego? Myślałam, że masz gust wykwintniejszy. Głupia jesteś z twoją kołtuńską estetyką. A zresztą, ja jestem jak pianista. Gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasać. Tak, ale fortepianu nie. Moja droga, każda kobieta to fortepian, tylko trzeba umieć grać. Czego... Ach, jaki ja śpiący. Czego ty po tych knajpach się włóczysz? A gdzież się będę włóczył? Gdzieś muszę. Ja na twoim miejscu starałabym się o jakąś znajomość. Solidną, no... Tyle mężatek, co? Boże. Dziękuję. Mam dosyć kołtuniery w domu i w samym sobie. Dlaczego już jesteś kołtunem? Bom się urodził po kołtuńsku, aniele. W łonie matki już nim byłem. Może bym skórę zdarł z siebie. No tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunierii, której niezwykle nic nie zdoła. Ktoś taki nowy, taki inny, walczy z tym podstawowym. Szarpie się, ciska. Ale ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie coś, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę no dulskim, pradulskim, oberdulskim, że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich, będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek, dala od samobójców, nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami, będę mówił dużo o Bogu. Z kołtuństwa można się wyswobodzić. Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona. Masz trochę politury po wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na machoń. Jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno. Panie Redczyni, piętno. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Nie znam ani jednej nuty. No tak we mnie coś gra. We mnie tłucze się takie coś. Ale to się wszystko z czasem zatłucze. Co tam? Wiesz co? Jesteś wcale. Dajże mi spokój. Pasażer, moja droga. Pasażer. A wiesz? To ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna. Gdybyś wiedział,
jak ona na nas popatrzyła. Ja na twoim miejscu. Ja też, jak będę miał czas. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. Jest zazdrosna. Będzie ci robić awantury. To by było kapitalne. Jeszcze jesteś tutaj? Czy ci nie wstyd? Ojciec twój pracuje, ja pracuję, siostry. Mamciu, czy się pracuje, czy nie, to wszystko idzie do jednego celu. Nieprawda. My ludzie pracy, a próżniacy to... A przecież i my, i wy jednako... Co? Wyciągniemy kopytka. Pa, lalu. Straszne rzeczy, straszne. Słyszałaś, jak on mówi? A to najgorsze, że taki zdolny, taki utalentowany. Ta, żeby chciał, to przed nim kariera. No, ale nie chcę. Zaraz zdradzą drugie śniadanie. Nie chcę, mówię ci. Nie. Tylko lumpuje i lumpuje. Jak weźmie te parę reńskich w biurze, tak ginie. I jak to wygląda? Nic, tylko kawiarnie i spódnice. Proszę cię, moja droga. Dziękuję, cioci. On jest jakiś podrażniony, niezadowolony. Czy on sam wie, czego chce? Powinien Bogu dziękować. Prosty, zdrów, za twoje. Hanka, idź posprzątaj u panicza. Kontenta, ciocia z Hanki? Tak sobie. Niech ją ciocia odprawi. A to czemu? Ja coś dostrzegłam. Kradnie? Nie, gorzej. No. Zdaje mi się, że Zbyszko się do niej bierze. To... Więc co mówię? Niech ciocia ją odprawi. Póki czas. Moja kochana, pewnie ci się zdawało, a potem wobec tego, co się dzieje, że niby, no, rozumiesz, to piwo, co szumi. Słowem rozumiesz. Lepiej w domu? Ja nic nie mówię, ale... A wiecie, ciocia, może ciocia ma rację. A niech tam. Trzeba jednak przyznać, że mężczyźni mają szczególny gust. A niech tam, byle się nie włóczył i nie tracił zdrowia. Trzeba być matką, aby zrozumieć, jaki to ból patrzeć, jak syn marnieje. Dziękuję. Ale żeby ona potem... Ona? Także będzie kontenta. To takie wszystko bez czci i wiary. Pokażę ci to, co sobie kazałam przerobić. Dobrze? Wcale. Muszę się oszczędzać. Przerabiam stare łachy. No, na cioci wszystko się dobrze wyda. Spodziewam się. Muszę. Ale czy ciocia w tym roku podwyższa? Spodziewam się. Muszę. Wszyscy podwyższają. Pokażę ci szpejcel. No. Suteryny całe w rumel o 20. Do sieni wstawię magle. Ciasno. Zęby sobie powybijają. To mi wszystko jedno. Ja tamtędy nigdy nie chodzę. Oba partery po 5, pierwsze piętro, kokocica o 10. Kokocica? To za mało. Ja bym podwyższyła co najmniej o 20. Tak myślisz? Naturalnie. Ma pieniądze. Lekko jej przychodzą. Niech płaci. Niech płaci. Niech płaci.